Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę o cenach diamentów i o wpływie diamentów syntetycznych na rynek diamentów naturalnych na świecie. Taki trochę faktów i trochę mojego komentarza, właściwie to chyba więcej mojego komentarza. Fakty są takie, że sprzedaż diamentów naturalnych spada, sprzedaż diamentów syntetycznych rośnie. No a na głowie mamy sankcje na diamenty z Rosji. To już takie twarde sankcje, bo Stany Zjednoczone chcą wprowadzić w ogóle całą kontrolę, taką księgową kontrolę przepływu diamentów i nie dopuszczać diamentów, które są ze źródeł takich, jakich oni nie chcą u siebie w kraju. No i to dotyczy oczywiście sankcji na Rosję, ale nie tylko na Rosję, bo to by dotyczyło wszystkich diamentów, które są objęte procesem, czy nie objęte certyfikacją procesu Kimberley. Prawo amerykańskie w tym momencie działa w ten sposób, że jeżeli produkt jest znacznie przetworzony w jakimś innym, w jakimś państwie, to prawo traktuje go jak wytworzony w tym państwie. Generalnie jeżeli diamenty są szlifowane w Indiach, w Izraelu i w Holandii, no to te diamenty, które są sprzedawane na rynku amerykańskim zgodnie z prawem, pochodzą albo z Indii, albo z Izraela, albo z Holandii. Bo nie ma mowy o jakimkolwiek sprzedawaniu diamentów krwawych, no bo one były krwawe, jak docierały do tych lokalizacji, do tych szlifierni, a jak zostały zmienione w tych szlifierniach, to już przestaje być krwawe. No i teraz jest cała afera z tym związana. Tutaj szczególnie wielkie emocje wzbudza to u Martina Rapaporta i bardzo dużo swojego czasu on poświęca tym zagadnieniom. Jakiś czas temu, myślę, że to już jest z miesiąc temu, został taki webinar, który jest strasznie, strasznie długi, który on prowadził. Z reguły on mówi około godziny, potem do pół godziny pytań. Tutaj się okazało, że on mówił ponad półtorej godziny i potem jeszcze ponad 45 minut pytań właśnie dotyczących rynku diamentów syntetycznych oraz tego prawa związanego z sankcjami. Jeżeli chodzi o te sankcje, o tą całą, nazwijmy to, księgowość przepływu diamentów, no to on tutaj argumentuje to w ten sposób, że małe firmy będą musiały odpaść z rynku, bo nie będzie ich stać na zatrudnienie ludzi, którzy będą się zajmować śledzeniem tych diamentów. Nie wiem, ile w tym prawdy. Nie wiem, czy to jest taki problem, żeby zapisać gdzieś, skąd akurat dana partia diamentów pochodzi. Tu raczej chodzi o to, żeby nadal byłby jakiś brak przejrzystości, bo wtedy łatwiej się handluje. Takie ja mam wrażenie, ale może rzeczywiście zatrudnienie kogoś, czy poproszenie sprzedawcy, żeby zapisywał, czy może raczej nie sprzedawca, magazyniera, żeby zapisywał, z jakiego miejsca pochodzi lot diamentów, który właśnie zostaje wprowadzany na stan magazynowy, że to jest jakoś tak strasznie obciążające, szczególnie małą firmie, w której te obroty diamentami są stosunkowo niewielkie ilościowo. No ale to tyle mojego komentarza. Bardziej chciałem się skupić na tym rynku amerykańskim i jeżeli chodzi o wpływ diamentów syntetycznych na tenże rynek i na sprzedaż diamentów naturalnych. No i tutaj w Stanach Zjednoczonych jest kompletna katastrofa. Katastrofa, która polega na tym, że sprzedawcy detaliczni oferują klientom indywidualnym diamenty syntetyczne zamiast diamentów naturalnych niskiej jakości. A klienci, mając do wyboru diament naturalny i diament syntetyczny, diament naturalny bardzo niskiej jakości i diament syntetyczny bardzo wysokiej jakości, no bo tylko takie są na rynku, innych się nie opłaca wprowadzać na rynek jako diamentów szlifowanych, nie opłaca się ich po prostu szlifować, no to klient wybiera taki diament. No i dla rynku amerykańskiego jest to problem, dlatego że tam standardowym diamentem był diament o czystości i 2, i 3, i 3, i barwy powiedzmy od I do M albo N.
I to był standard w takiej popularnej, taniej biżuterii, natomiast w tym momencie wszystkie te kamienie są zastępowane diamentami o czystości VS i barwach od E do G, no czyli w takich barwach, jakie zazwyczaj, w jakich zazwyczaj diamenty syntetyczne są dostarczane. I zarówno dotyczy to meli diamentowej, jak i dużych kamieni. Do tego ostatnio dowiedziałem się, że albo nie, jeszcze z drugiej strony, jeszcze powiem jedną rzecz, zanim opowiem wam dokładnie o tych cenach, jakie tam są. Rapaport tu widzi straszny problem i w ogóle nie wie, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy tak długo z nim współpracowali, kupowali te diamenty naturalne, teraz nagle się odwrócili i sprzedają diamenty syntetyczne. No tak, no, oni sprzedają te diamenty syntetyczne, dlatego że bardziej im się to opłaca. Rapaport sam zdemolował rynek diamentów w ten sposób, że udostępnił cennik diamentowy, nazywany też Rapaport Price List, udostępnił wszystkim. Pojawienie się cennika na rynku nie spowodowało, że się łatwiej handluje, dlatego że wcześniej sprzedawcy nigdy nie mieli problemu z tym, żeby wiedzieć, po jakiej cenie kupują i wiedzieć, po jakiej cenie sprzedają. Tylko sprawiło to, że Kowalski, który chciał sobie kupić, czy może raczej Smith, tak, który chciał sobie kupić w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle gdziekolwiek na świecie, diament do pierścionka zaręczynowego, mógł sobie sprawdzić, jaka jest cena hurtowa i on żądał od sprzedawcy, żeby w takiej cenie, maksymalnie takiej cenie hurtowej mu to sprzedawano. Pomimo, że ci ludzie nie bardzo potrafili obsługiwać ten cennik, przez to ich wyceny robione tak samo samodzielnie były z reguły zbyt wysokie, ale to i tak ograniczało bardzo marże, dlatego że sprzedaż diamentów, hurtowa sprzedaż diamentów nawet w obrębie platformy Rapnet odbywa się standardowo z 20% dyskontem od ceny, jakie widnieją w Rapaporcie. Więc no, dla sprzedawców był to pewien problem, że mogą sprzedawać jedynie z 20% marżą diamenty. W sytuacji, kiedy standardowa marża na biżuterię w Polsce wynosi właściwie 100% plus VAT, plus podatek. Standardowa marża, ostatnio dowiedziałem się, że w Wielkiej Brytanii standardową marżą w takim małym sklepie, nie że w jakichś dużych sieciówkach, tylko w małym sklepie, jest 500%, czyli cena surowców razy 5 plus VAT. To już jest naprawdę grubo, naprawdę fajnie się w ten sposób sprzedaje i fajnie się w ten sposób zarabia. No natomiast w branży diamentowej okazało się, że wszyscy sobie mogli zarabiać, tak? Zarabiali sobie przede wszystkim De Beers, oni najwięcej. Potem zarabiali sobie szlifierze, no bo oni dostawali też tyle kasy, ile chcieli. Zarabiali sobie hurtownicy, bo oni też mieli marżę standardową, taką jak w sprzedaży hurtowej obowiązuje. No ale wszyscy mieli gdzieś sprzedawców detalicznych, nie szanowali ich. No i ich przychód z racji handlu diamentami nie mógł być wyższy niż 20%. Może czasami mogli coś drożej sprzedać, ale to zasadniczo wyglądało tak, że oni mieli związane ręce, nie mogli normalnie handlować. No i teraz pomimo tak bezczelnego zachowania całej branży przez jakieś 80 lat, pan Rapaport jest zdziwiony, że sprzedawcy, jak dostali możliwość kupowania tanich diamentów syntetycznych w dobrej jakości, które fajnie zastępują właśnie jakieś tanie dziadowskie kamienie o czystościach bardzo niskich i bardzo słabej barwie, i klienci po prostu wolą tego rodzaju biżuterii, a do tego oni mogą sprzedawać te kamienie z marżą dochodzącą nawet do 600%. Standardowa marża wynosi około 350% za kamień, zarobku na jednym kamieniu przy sprzedaży detalicznej. No i co? No, gdzie tu się dziwić? Jak można
dziwić się, że ktoś odchodzi od diamentów naturalnych w kierunku diamentów syntetycznych w momencie, kiedy był poniewierany przez tyle lat, był nieszanowany, a teraz nagle ma możliwość po prostu zacząć normalnie zarabiać, tak, stosując takie marże, jakie zwykle stosuje się w handlu detalicznym. No i cóż, żeby zilustrować jakoś to, jak się zarabia na diamentach, na przykład jak zarabiały szlifiernie, no bo wiadomo, De Beers był monopolistą, potem był jednym z elementów układanki, która nazywała się oligopol, i oni tam zarabiali gigantyczne pieniądze na tych diamentach. Tutaj nie potrzeba tego tłumaczyć, ale pokażę wam teraz, jak bardzo doili rynek szlifierze diamentu. Tutaj mam taką tabelę z 2007 roku. Wydrukowałem to sobie. Pokażę wam to jeszcze, jak to wygląda w wersji elektronicznej za chwilkę. No i to jest koszt szlifowania diamentów z podziałem na cztery miejsca, czyli Antwerpia, Tel Awiw, Chiny i Indie. No i tak, oszlifowanie jednego karata diamentów w Antwerpii kosztuje $150. W Tel Awiwie oszlifowanie takiego samego karata diamentów kosztuje $100. W Chinach oszlifowanie karata diamentów kosztuje $17, a w Indiach oszlifowanie jednego karata diamentów kosztuje $10. No i jeżeli szlifowanie diamentów na poziomie technologicznym jest bardzo skomplikowanym procesem i rzeczywiście zajęło ludzkości bardzo dużo czasu opracowanie tej technologii, to jednak jak już ta technologia można wdrożyć, ona już jest wdrożona, to zasadniczo praca szlifierza ogranicza się do wykonywania pewnych czynności w określonej kolejności przy pomocy odpowiednich narzędzi. Tak? To jest zwykła, zasadniczo ktoś dobrze wyszkolony, to pewnie nawet nie bardzo musi patrzeć, co robi, tylko no, tak, żeby robi to na pamięć. No i te same sprawne ruchy szlifierza w Antwerpii, które kosztują $150, są 15 razy droższe niż tak samo wykonywane ruchy szlifierza w Indiach. No i również, na to również rynek znalazł sposób poprzez właśnie stosowanie diamentów syntetycznych, które szlifowane są głównie w Indiach i które teraz trafiają na rynek amerykański i powodują, że pan Rapoport traci coraz więcej włosów. Tak już mu ich niewiele zostało, ale cóż, tak to wygląda. Że z nerwów dostała słowotoku na 2 godziny. No, było trochę nudne i wyczerpujące słuchanie go, a niestety z reguły śledzę jego wypowiedzi, bo jest dość ważną osobą w branży. No i cóż, tyle jeżeli chodzi o działanie branży i o sposób traktowania sprzedawców detalicznych przez branżę diamentową. Jeśli chodzi o klientów, no to sprawa jest prosta. Klient przychodzi, kupuje oczami, albo mu się podoba, albo mu się nie podoba. Wiadomo, że diament P3 nadaje się na nożyki do szkła, a nie do biżuterii. Więc jeżeli ktoś chce nam sprzedać diament P3 w biżuterii w postaci jakiejś tam meli brylantowej, no to w ogóle nie ma sensu tego kupować. Jeżeli klient zobaczy taki wyrób i drugi obok wykonany też z meli brylantowej, ale syntetycznej, gdzie ta czystość jest VS i albo VS to minimalnie, tak, jest albo VVS, albo VS, a do tego jest jeszcze lepsza barwa, no to taki wyrób znacznie lepiej wygląda, więc już klient ma motywację do tego, żeby go wybrać. Dodatkowo okazuje się, że w tym momencie w Nowym Jorku diamenty syntetyczne są sprzedawane detalicznie. W przypadku jednokaratowych kamieni, to się dowiedziałem zupełnie niedawno, szokująca informacja, że jednokaratowy kamień w Nowym Jorku detalicznie jest sprzedawany w cenie między $200 a $235 za kamień. Kamień czy za karat, no to już to miał obojętne, bo
mówimy o jednokaratówce. Dodatkowo dowiedziałem się rzecz, która jest też jak dla mnie dość taka szalona. W Stanach Zjednoczonych zdarza się, że niektórzy złotnicy mają promocję polegającą na tym, że dają diamenty syntetyczne za darmo. To nie jest żart. Oni po prostu mają pewną ilość wybranych opraw i tych, powiedzmy, objętych promocją, człowiek wybiera sobie oprawę, która jest tam jakoś kameryzowana kamieniami, zapewne też syntetycznymi. Oczywiście oprawa jest wykonana ze złota, oprawa ma swoją cenę i do tej oprawy można zażyczyć sobie taki diament, jaki się chce, o takim rozmiarze, jaki się chce, syntetyczny, po prostu za darmo. To też robi wrażenie na klientach, jeżeli ktoś chce kupić sobie kamień syntetyczny, znaczy może nie, jeżeli ktoś chce kupić pierścionek zaręczynowy, to dla niego też nie ma za bardzo znaczenia, czy to będzie kamień naturalny, czy syntetyczny. Wiadomo, że on to daje kobiecie, z którą chce się ożenić, która zapewne rozwiedzie się z nim niedługo i jeszcze zabierze majątek, który wniósł do tego związku, no więc nie ma sensu jeszcze wnosić dodatkowo drogiego diamentu. No więc taki diamencik za darmo, znaczy oczywiście umownie za darmo, tak, wiadomo, że ta cena tych $200 w przypadku jednokaratowego kamienia jest po prostu wliczona w cenę oprawy, którą klient sobie wybiera, no ale sama forma, sam przekaz marketingowy jest taki, jakby ktoś dostawał diament za darmo, no i to jest dla niego zapewne kusząca propozycja. No cóż, no tyle komentarzy. Pamiętajcie, że klientów należy traktować z szacunkiem. Szczególnie przypominam tutaj niektórym handlarzom biżuterii używanej, którzy bardzo często, antycznej biżuterii używanej, którzy bardzo często sprzedają rzeczy podrobione albo przerobione w taki sposób, żeby wyglądały na starsze, albo żeby miały na sobie zaimitowane cechy probiercze pochodzące z okresu carskiej Rosji. I no właśnie, i to potem demoluje wszystkim rynek, bo klient zapłaci dużo, napali się, kupi, potem przyjdzie do mnie albo do jakiegoś innego eksperta, który mu powie, że proszę pan, w ogóle nie tędy. No i klient się czuje oszukany, a potem znika z rynku, a do tego jeszcze rozpowiada wokół, że go oszukali, że to sami oszuści w tej branży i tak dalej, i tak dalej. I to odbija się na całym rynku. Dlatego popatrzcie sobie, jak traktowano sprzedawców diamentów detalicznych w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy oni znaleźli kogoś, kogokolwiek, jakikolwiek substytut, który zastępuje im, porządnie zastępuje diament naturalny i mają do rozmowy partnerów biznesowych, którzy traktują ich poważnie i pozwalają im osiągać właściwe marże na, znaczy marże właściwe dla tego rodzaju wyrobów. Pozwalają im uzyskiwać takie marże, no to oni automatycznie się odwrócili od rynku diamentów naturalnych, a pan Rapaport wyjmuje resztki włosów z głowy i zastanawia się, jak to w ogóle możliwe, że oni są tacy niewdzięczni, bo przecież tyle lat z nimi, z branżą hurtowego obrotu diamentami naturalnymi współpracowali, no i było przecież tak fajnie. No właśnie, nie było fajnie dla wszystkich. Dlatego tak pod rozwagę daję wszystkim sprzedawcom doświadczenia tamtego rynku. Zawsze, ludzie niektórzy, szczególnie ci, którzy handlują złotem, zarzucają mi, że za bardzo patrzę na rynek amerykański, że to w ogóle jest jakiś taki oderwany. No nie, właśnie rynek amerykański jest takim najlepszym rynkiem na świecie. Tam wszystko dzieje się najpierw, dlatego można, patrząc tam, można wróżyć co do przyszłości albo co do pewnych zmian, które będą zachodzić na innych rynkach w zasadniczo nieodległej przyszłości.